telewizyjna, na co dzień związana z Teatrem Narodowym w Warszawie, profesorka Akademii Teatralnej w Warszawie, uhonorowana między innymi tytułem Mistrz Szkoły Polskiej, Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Nagrodą imienia Ireny Sorskiej za wybitne osiągnięcia aktorskie. Oznaczona złotym medalem Nagrody Gloria Artis oraz innymi wysokimi odznaczeniami państwowymi. Drodzy Państwo, drugie panie, drodzy panowie, nie muszę nikomu przedstawiać gwiazdy, damy polskiego teatru, polskiego filmu. Przed Państwem pani Anna Seniuk. O uczuciach, o zazdrości, o ojczyźnie. No każdy temat jest bliski człowiekowi, proszę Państwa. Więc Księga Ziół w moim wydaniu to tak wygląda troszkę grubo, ale postanowiłam zacząć od najważniejszej rzeczy. A jaka jest rzecz najważniejsza, kochani Państwo, w życiu człowieka? No co? Pieniądze? Uroda? Zdrowie? A, wiesz, nie, ciepło, ciepło, co jeszcze? Miłość! Brawo! Brawo, kochani. Tak jest, tak. To oczywiste, że człowiek kocha albo jest kochany. Miłość można dać albo otrzymać. Przygotowaliśmy różnorodny program. Myślę, że każda z pań w każdym wieku, od najmłodszej dziewczynki po najstarszą seniorkę, odnajdzie się w naszym repertuarze, ponieważ mamy znakomitą, cudowną, wspaniałą aktorkę filmową, teatralną, której naprawdę nie trzeba przedstawiać, ale to jest pani Anna Seniuk we własnym monodramie pod tytułem Księga Ziół, Szandora Maraj i inne opowieści, tak można to nazwać, więc jest, no teraz właśnie odbywa się jej spektakl, więc jest znakomita, wchodzi wspaniale w interakcję z publicznością. Następnym punktem programu jest występ Oliwki Spychel. To jest dziewczyna z Podlasia, która kontynuuje tradycje skrzypcowe ludowej muzyki. W jej wykonaniu usłyszymy właśnie ludowe utwory podlaskie, oberki, polki. I na zakończenie wystąpi zespół Elektroakustik w takich ciekawych, różnorodnych brzmieniach, głównie ballady, ale też z takim rockowym, mocniejszym uderzeniem. W międzyczasie jest loteria prezentowa, gdzie nagrodami są wyroby z naszej pracowni ceramicznej. Tak, anioły, zajączki wielkanocne, jaja, tak właśnie z tej okazji, że już się zbliża święto Wielkiej Nocy. Jest słodki poczęstunek, czyli tort, życzenia, które złożą władze miasta z panem burmistrzem Jackiem Danielukiem na czele. Każda z pań dostanie kwiatek, będzie poczęstowana tortem. Także myślę, że w takiej luźnej, ale przyjemnej i miłej i wartościowej atmosferze odbędzie się tegoroczny Dzień Kobiet. Oprócz tego, co się dzieje na scenie, naszemu Dniu Kobiet towarzyszy prezentacja wyrobów rękodzielniczych. To są dwie nasze wspaniałe panie, które od wielu lat jakby wykonują rękodzieło. Jest to pani Marzenka Dmitruk i pani Jadwiga Matwiejuk. Tutaj można zobaczyć właśnie, co przygotowały, można popatrzeć, można porozmawiać i można zakupić. I prezentacja kosmetyków firmy Mary Kay. Tak, kobiety bardzo lubią to święto i my dbamy też o to, żeby panie czuły się dowartościowane, docenione, zaopiekowane właśnie poprzez repertuar, który przygotowujemy. Chcemy, żeby po prostu były zadowolone z tego, co im pokazujemy. Szanowna pani profesor, za ten traktat filozoficzny, dany z takim humorem, z takim dowcipem, za te inspiracje, za mądrości życiowe, nie wypłacimy się tutaj tymi słowami, ale chociaż symboliczne, w imieniu nas wszystkich na pewno, dziękujemy. Pani Aniu, jeśli można tak powiedzieć. Można. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Proszę przyjąć, to jest aniołek, taki teraz polski aniołek już.
drogie panie, wprawdzie Dzień Kobiet miał miejsce 8 marca, czyli w środę, ale wydaje mi się, a nawet jestem pewien, że szacunek od nas, płci brzydszej, do pań się należy codziennie, każdego dnia, szczególnie w dzisiejszych czasach, bo panie jesteście tą wielką, ogromną siłą. Siłą w przypadku naszego kraju Polski, ale również całego świata. Pozwólcie panie, że pożyczymy paniom przede wszystkim ogromnego uśmiechu, żeby ten uśmiech ukwitł każdego dnia. Nieważne, gdzie panie będziecie, czy w pracy, czy w życiu prywatnym. Spełnienia najskrytszych marzeń, wiele sukcesów w następnych dniach, w następnych latach i żebyście panie podtrzymywały nas przy sile. Bez pięknych, wspaniałych kobiet, jakże ten świat byłby inny, praktycznie nie było to. Drogie panie, zechciejcie przyjąć od nas ten symboliczny kwiat, bo symbolem wiosny zapewne jest również tulipan. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i miłego wieczoru. Więc chciałbym powiedzieć Państwu, Panią, wszystkiego najlepszego i 100 lat.